Zapalenie wyrostka robaczkowego to jedna z najczęstszych ostrych chorób jamy brzusznej. Warto wiedzieć, że nieleczona może doprowadzić do zgonu pacjenta. Zdarza się tak, że zamknięcie ujścia wyrostka do jelita ślepego powoduje zapalenie otrzewnej. Znaczącym utrudnieniem jest fakt, że nigdy nie wiadomo, kiedy rozwinie się ostry stan zapalny przewodu pokarmowego. Drastyczne pogorszenie samopoczucia może nastąpić w najmniej spodziewanym momencie. Ważne jest, aby niepokojące objawy szybko skonsultować ze specjalistą. Zwykle potrzebna jest pilna pomoc medyczna. Witaj na naszym kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, co to oznacza? Główną przyczyną ostrego zapalenia jest zamknięcie ujścia wyrostka robaczkowego do jelita ślepego. Odpowiadają za to kamienie kałowe, stanowią one następstwo magazynowania treści jelitowych. Odwodniona masa posiada twardą i zbitą formę. Należy zaznaczyć, że zapalenie wyrostka robaczkowego może wywołać wiele różnych czynników. Choroba ta dotyka ludzi w każdym wieku, jednak najrzadziej występuje u niemowląt oraz osób w podeszłym wieku. Ciekawe jest także, że rocznie dotyka ona około 10 na 100 tysięcy osób. Jest to dość powszechne schorzenie, przed którym nie można się uchronić. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego bezpośrednio nie zagraża życiu, o ile tylko zostanie wykryte w odpowiednim momencie. Brak leczenia może doprowadzić do zapalenia otrzewnej, a nawet śmierci. Właśnie dlatego nie wolno ignorować niepokojących objawów. Czym jest wyrostek robaczkowy? Wyrostek robaczkowy stanowi część przewodu pokarmowego. W przeszłości był on nazywany ślepą kiszką, niektórzy używają tego określenia do dnia dzisiejszego. Nie można jednoznacznie powiedzieć, jakiego rozmiaru jest wyrostek robaczkowy, ponieważ to kwestia indywidualna. Jego długość mieści się w przedziale od 5 do 20 cm. Gdzie jest wyrostek robaczkowy? Jeśli chodzi o jego lokalizację w organizmie, to najczęściej jest on położony w okolicy prawego dołu biodrowego. Zwykle odchodzi on od kątnicy. Może również chować się pomiędzy jelitami. Bywa tak, że wyrostek robaczkowy jest skierowany w kierunku wątroby. Interesujący jest także fakt, że nie można sprecyzować funkcji, jakie pełni on w organizmie człowieka. W jego wnętrzu znajduje się spora ilość tkanki chłonnej, więc można przypuszczać, że oddziałuje on na układ immunologiczny. U pacjentów z wyciętym wyrostkiem robaczkowym nie odnotowuje się jednak specyficznych objawów ze strony układu odpornościowego. Jakie są przyczyny ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego? U niemal połowy pacjentów nie można określić przyczyny wystąpienia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Generalnie nie można powiedzieć, co przyczynia się do rozwoju choroby. Można jednak wskazać czynniki, które zwiększają ryzyko zaistnienia omawianych dolegliwości. Są to m.in. kamienie kałowe zatykające światło wyrostka, guzy nowotworowe zlokalizowane w świetle wyrostka, pasożyty zatykające światło wyrostka, np. tasiemiec, owsiki czy glistę ludzka. Jakie są objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego? Objawy zapalenia wyrostka robaczkowego zwykle pojawiają się niespodziewanie, więc nie można się na nie przygotować. Choroba zaczyna się zazwyczaj nagłym, ostrym bólem brzucha. Często występuje on w okolicy pępka, jednak niektóre osoby odczuwają go jako ból rozlany. Oprócz tego pojawiają się nudności, a nawet wymioty. Wraz z upływem czasu ból może zmieniać swoje położenie z obszaru wokół pępka do prawego dołu biodrowego. Ponadto zmienia się jego intensywność. Ostry ból brzucha uniemożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie. Wielu pacjentów leży na prawym boku z podkurczonymi nogami. Stan podgorączkowy może zmienić się w gorączkę, temperatura ciała chorego oscyluje najczęściej w granicy 38-39 stopni Celsjusza. Dochodzi także do przyspieszenia tętna. Objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego mogą mieć charakter lekki lub ciężki. U niektórych pacjentów pojawiają się dolegliwości przypominające infekcję wirusową przewodu pokarmowego, między innymi biegunka lub wymioty. Młody wiek zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby. U osób starszych objawy są bardzo często słabsze. Utrudnia to szybkie rozpoznanie schorzenia. Najczęstsze objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego to silny ból brzucha, początkowo w okolicy pępka,
przemieszczający się w stronę prawego dołu biodrowego, gorączka, nudności i wymioty, biegunka, podwyższone tętno. Jak wygląda diagnoza? Osoby, które mają objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, muszą skorzystać z pomocy specjalisty. Do lekarza należy zgłosić się nawet wtedy, gdy nasilenie objawów nie jest duże. Należy mieć świadomość, że opisywana choroba rozwija się dość gwałtownie, więc nie należy zwlekać. Pierwszym etapem diagnozy jest badanie fizykalne. Lekarz bada, gdzie znajdują się zmiany chorobowe, a także sprawdza, czy doszło do podrażnienia otrzewnej. Weryfikuje również bolesność uciskową w tak zwanym punkcie McBurneya. Zadaniem lekarza jest także sprawdzenie objawu Rofsinga. Na skutek wzrostu ciśnienia gazów jelitowych w okrężnicy, pod wpływem ucisku lewej strony podbrzusza, pojawia się ostry ból w jego prawej części. Kolejny punkt diagnozy to objaw Jaworskiego. Pacjent znajduje się w pozycji leżącej, a jego wyprostowana w kolanie prawa kończyna opuszczana jest w dół. Specjalista uciska okolice wyrostka robaczkowego. W przypadku ostrego stanu zapalnego u chorego pojawiają się bardzo silne dolegliwości bólowe. Zdiagnozowanie zapalenia wyrostka robaczkowego to nie wszystko. Lekarz musi sprawdzić, czy u pacjenta nie rozwinęło się zapalenie otrzewnej. Im później chory zgłosił się po pomoc medyczną, tym gorzej. Diagnozę umożliwia objaw Bloomberga. Gwałtowne zwolnienie ucisku brzucha wyzwala u osoby badanej silny ból. Ponadto dość łatwo można wyczuć deskowate napięcie mięśni brzucha. Diagnoza ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego możliwa jest również w badaniach obrazowych. USG jamy brzusznej i miednicy pozwala określić, czy występujące objawy nie są następstwem innego schorzenia, np. kamicy nerkowej. Tomografia komputerowa jest wskazana w przypadku pacjentów, których trudno jest zdiagnozować. Istotne jest, aby badanie zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanego radiologa, ponieważ to właśnie on odpowiada za odczytanie wyników. Plusem tej metody diagnostycznej jest wysoka skuteczność. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, a wykluczenie innych chorób. Zapalenie wyrostka robaczkowego zazwyczaj jest proste w rozpoznaniu, jeśli mamy do czynienia z doświadczonym lekarzem. Może jednak zdarzyć się tak, że dolegliwości nie są oczywiste. Konieczne jest wykluczenie innych chorób i przypadłości, między innymi takich jak niedrożność jelit, ostre zapalenie żołądka lub jelit, skręt torbieli jajnika, pęknięcie ciąży pozamacicznej, endometrioza, kamica moczowa, pęknięcie pęcherzyka Graffa, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie węzłów chłonnych kreski, zapalenie narządów miednicy mniejszej lub pęknięcie wrzodu trawiennego. Niezwykle ważne jest to, aby osoba podejrzewająca u siebie ostre zapalenie wyrostka robaczkowego nie przyjmowała środków przeczyszczających. Niedopuszczalne są również ciepłe okłady na brzuch. Ostry ból można spróbować uśmierzyć zimnym okładem, który należy położyć nad prawym biodrem. W oczekiwaniu na pomoc medyczną lepiej nie przyjmować żadnych medykamentów i środków farmakologicznych. Jak leczone jest ostre zapalenie wyrostka robaczkowego? W przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego niezbędne jest leczenie operacyjne. Osoby, które zauważyły u siebie specyficzne objawy, powinny możliwie najszybciej udać się do szpitala. Nawet jeśli dolegliwości bólowe nie są nasilone, to trzeba pamiętać, że sytuacja może znacząco pogorszyć się w ciągu kilku godzin. W zdecydowanej większości przypadków przeprowadzana jest apendektomia, czyli wycięcie wyrostka robaczkowego. Jest to zabieg operacyjny, który może zostać przeprowadzony kilkoma metodami. Najczęściej stosuje się metodę laparoskopową. Jej największą zaletą jest krótki okres rekonwalescencji. Chory szybciej dochodzi do siebie po operacji. Plusem jest również możliwość szybszego opuszczenia szpitala w porównaniu z metodą klasyczną. Lekarz może także podjąć decyzję o wdrożeniu antybiotykoterapii. Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym następuje okres rekonwalescencji. Każdy organizm jest inny, więc nie można wskazać czasu regeneracji. Jeśli po zakończonej rekonwalescencji pojawiły się uciążliwe objawy, np. nawracające bóle brzucha, to należy ten fakt zgłosić lekarzowi. U dzieci zapalenie wyrostka przebiega często dość ciężko, jednak młody organizm szybciej powraca do stanu sprzed choroby. Inaczej jest w przypadku osób w podeszłym wieku, które mogą dodatkowo borykać się z chorobami przewlekłymi. Czy można zapobiec ostremu zapaleniu wyrostka robaczkowego? Nie ma sposobu na uniknięcie tej choroby, może ona wystąpić u każdego.
Nawet osoby, które prowadzą bardzo zdrowy tryb życia i nie mają żadnych problemów zdrowotnych, nie mogą czuć się bezpiecznie. Istnieje błędne przekonanie, że wycięcie wyrostka robaczkowego to zabieg przeprowadzany wyłącznie u dzieci i nastolatków. Ale osoby w wieku dojrzałym oraz podeszłym również są narażone na tę chorobę. Podstawą jest, aby znać objawy omawianej przypadłości. Silny ból występujący w obrębie jamy brzusznej nigdy nie powinien być ignorowany. Nawet jeśli nie mamy do czynienia z zapaleniem wyrostka, to możemy borykać się z inną, równie poważną przypadłością. Nieprawidłowa praca układu pokarmowego może uniemożliwić normalne funkcjonowanie. U niektórych pacjentów zaburzenia trawienne, na przykład będące następstwem nadwrażliwości przewodu pokarmowego, mogą objawiać się podobnie, co zapalenie wyrostka robaczkowego. Nie należy zwlekać z konsultacją lekarską, warto przeprowadzić badania diagnostyczne.